Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Czy 20% z 1 trzeciej tortu to więcej niż 25% z 1 czwartej tortu? Wybierz odpowiedź tak lub nie oraz jej uzasadnienie spośród zdań A do D. No to najpierw to musimy wyliczyć. Tu mamy 20% z 1 trzeciej. Zamieniamy sobie to na ułamek. Z namnożenie 1 trzecia. Zajmiemy sobie teraz to na ułamek zwykły, czyli mamy 2 dziesiąte. Skracamy górę i dół przez 2. Wymnażamy razy 1 trzecią. 1 razy 1. 5 razy 5. Ok. I teraz tutaj mamy 25% z 1 czwartej. Czyli mamy 0,25 razy 1 czwarta. Czyli mamy tutaj 25 setnych. Górę i dół skracamy. 1, 4, 1, 4. I mamy 1 razy 1 to 1, 4 razy 4 to jest 16. Ok. I teraz tak, mamy 1/15 i tutaj 1/16. Tutaj mamy pizzę podzieloną na 16 kawałków, tu mamy pizzę podzieloną na 15 kawałków. Z każdej pizzy bierzemy po jednym kawałku, czyli wolimy tej, tam gdzie jest podzielona na mniejszą ilość kawałków, bo kawałki będą wtedy większe. No to lecimy. Czy 20% z 1 trzeciej tortu to więcej? Tak, to więcej, ponieważ 1 piąta razy 1 trzecia to więcej niż 1 czwarta razy 1 czwarta. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.